Witam Państwa w takiej nowej odsłonie na przystanku Historia, w odsłonie internetowej. Niestety Państwo nie mogą nam towarzyszyć w tych kolejnych spotkaniach. Mamy historię z okulic w czasach pandemii, tak to można ująć. Ale przechodząc już do rzeczy, mam dzisiaj dwóch bardzo ciekawych, interesujących gości. Pretekstem tego spotkania jest w sumie książka, która powstała pana profesora Dudka, która już od dłuższego czasu jest w sprzedaży, którą bardzo państwu polecam, od Mazowieckiego do Suchockiej. Tutaj w tamtym roku, w 2019, miałem przyjemność, okazję pana profesora gościć. Już rozmawialiśmy o pewnych kwestiach, które dotyczą tego, co już w tej książce znalazły swoje odzwierciedlenie bardzo kronikarskie i naprawdę bardzo książkę państwu polecam. Dzisiaj będziemy rozmawiali o sprawach dotyczących Niemiec. Ja troszeczkę tak z boku, ale też chętnie państwu pokażę i zareklamuję książkę Neila McGregora, Niemcy, zbiorowa pamięć narodu. Bardzo też dobra, ciekawa książka, ale przechodząc do rzeczy. Chcemy dzisiaj porozmawiać o tym, co wiązało się ze zmianą w sumie sojuszy, tak to chyba można ująć, wraz z upadającym, chwiejącym się ku upadkowi PRL-em, odejściem od tego wszystkiego, co w PRL-u było, stanowiło o głównych sojuszach, między innymi Układ Warszawski, między innymi RWPG, które miało być odpowiedzią na EWG. I tutaj bym zaczął od pana, no i jeszcze chciałbym przedstawić moich gości, przepraszam bardzo, pan profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, badacz dziejów najnowszych i pan doktor Krzysztof Rak, publicysta, dziennikarz, ale także no, już pisarz. Też mieliśmy okazję o jednej z książek pana doktora Raka rozmawiać. Niedługo będziemy, mam nadzieję, rozmawiać o kolejnej. I dzisiaj chcielibyśmy się pochylić nad kwestią, nad tematem no właśnie zmiany sojuszy. Zacznę od pana profesora Antoniego Dudka. Kiedy władze w PRL-u zorientowały się, że system, także ten przede wszystkim system geopolityczny, no, pęka, trzeszczy w szwach. Kiedy dochodzi do pierwszej refleksji u polskich no, komunistów, może trochę na wyraz, bo trudno powiedzieć, żeby działacze PZPR w 1989 roku szczerze jeszcze wierzyli w ideały komunistyczne. Raczej były one potrzebne jako pewien sztafaż do utrzymywania władzy. Ale kiedy to Wojciech Jaruzelski, sprawujący od 1981 roku władzę, zorientował się, no, że coś się dzieje, że ten świat, który on zna, pęka. Dziękuję bardzo za zaproszenie. No więc właśnie trzeba odpowiedzieć tak, że generał Jaruzelski to jedno, a obóz władzy PRL-owskiej to drugie. Oczywiście Jaruzelski był w nim najważniejszą postacią, ale ta świadomość, że coś się zmienia, docierała do różnych ludzi w tym obozie politycznym w różnym czasie. I tu trudno oczywiście przyjąć jakąś regułę, ale generalnie im byli starsi, tym później ta świadomość docierała, im byli młodsi, tym wcześniej. Czyli gdybyśmy się trzymali, powiedzmy, tego scenariusza, no to wiekowego, to powiedzmy, że taki Aleksander Kwaśniewski zorientował się znacznie wcześniej niż generał Jaruzelski. Tak bym to najoględniej ujął. Natomiast kiedy to sam generał Jaruzelski zrozumiał, mam wrażenie, że to, że coś się zmienia, generał Jaruzelski zaczął rozumieć mniej więcej już od roku 86-87, kiedy zaczęły płynąć z Moskwy sygnały nowej polityki. Tyle tylko, że to jeszcze oczywiście nie oznaczało, że Polska przestanie być w strefie wpływów sowieckich, bo to Jaruzelski właściwie do końca, dopóki był przy władzy, uważał za coś oczywistego. Znaczy jeszcze w roku 90, kiedy był prezydentem już Rzeczpospolitej Polskiej po zmianie nazwy państwa, mam wrażenie, że on sobie w ogóle nie wyobrażał Polski po drugiej stronie, tylko wyobrażał sobie, że Polska no, przechodzi w taki okres mniejszej zależności, ale że dalej te więzy ze wschodem muszą być utrzymywane. I tu szokiem dla Jaruzelskiego było niewątpliwie zjednoczenie Niemiec. On temu był bardzo zdecydowanie przeciwny i bardzo liczył na to, że Moskwa nie dopuści do tego. No tu się srodze zawiódł. Więc jeśli w ogóle, to w roku 90. I gdybyśmy mówili o Jaruzelskim jako o człowieku będącym przy władzy, on wtedy zrozumiał, że zaczął się proces przechodzenia Polski ze wschodu na zachód.
Natomiast oczywiście inni się zorientowali wcześniej. Mówiłem o Kwaśniewskim, można mówić o ludziach z aparatu władzy. No, dla mnie takim symbolem grupy ludzi jest oczywiście Departament Pierwszy MSW, czyli wywiad PRL-owski, który jest właściwie pierwszą strukturą aparatu państwowego polskiego, który przechodzi na drugą stronę. I to się dokonuje wiosną roku 90, kiedy następują sygnały ze strony CIA pod adresem rezydenta wywiadu PRL-owskiego najpierw w Portugalii, no i później jest ciąg wydarzeń, których ja trochę piszę w mojej książce, trochę pisze Tomasz Kozłowski w swojej książce Koniec Imperium MSW. I finałem jest wizyta delegacji CIA późną wiosną roku 90, która się spotyka z ministrem Kozłowskim, nowym ministrem spraw wewnętrznych w rządzie mazowieckiego w słynnej Magdalence skądinąd. I tam tak naprawdę dochodzi do pewnych porozumień, których szczegółów my do dziś nie znamy, ale których efektem na przykład realnym, o którym wiemy, jest paręnaście tygodni później operacja już zarządu wywiadu UOP-u, czyli niedawnego wywiadu MSW Departamentu Pierwszego w Iraku i to słynne uratowanie grupy agentów CIA z otoczonego czy pogrożonego w wojnie Iraku. I to jest taka pierwsza operacja, która jest symbolem tego nowego sojuszu polsko-amerykańskiego. Równolegle będzie operacja Most, czyli przerzucanie Żydów przez Warszawę do Izraela, Żydów rosyjskich. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, że to jest jakby to czyni, powiedzmy, część polskiego aparatu państwowego. Równocześnie na przykład inna część tego aparatu, a mianowicie wojsko, dalej wysyła kolejnych oficerów na szkolenia do Związku Sowieckiego i niektórzy jeszcze w 91 wyjadą na te szkolenia, co jest jakby, no, można powiedzieć, kontynuacją. Dlaczego o tym mówię? Żeby zrozumieć, że to jest taki moment, który trwa właśnie moim zdaniem mniej więcej do właśnie końca roku 91, kiedy część aparatu państwowego już działa na rzecz Zachodu, a część jeszcze ciągle działa na rzecz Wschodu. Czyli jest ta faza przejściowa. Ale jest jeszcze takie spotkanie, o którym pisał doktor habilitowany Paweł Kowal w książce Testament Prometeusza. Spotkanie, które obrosło też w masę mitów i legend. Mam tutaj na myśli spotkanie w 1985 roku w Rockefeller Center Jaruzelskiego między innymi z Brzezińskim i nie tylko. To był jakiś sygnał. Ale ja tutaj nie podzielam tak daleko idących interpretacji jak Paweł Kowal, który sugeruje, że tam właściwie już Jaruzelski się zapisał do klubu amerykańskiego. Nie. Jaruzelski po prostu za wszelką cenę chciał doprowadzić do zniesienia sankcji, więc w końcu, kiedy mu się udało do tej Ameryki pojechać, a był to właśnie dopiero rok 85, kiedy Amerykanie okazali się skłonni go wpuścić, tam oficjalnie zresztą pojechał do ONZ-u, no to próbował wysądować, czy możliwe jest jakieś otwarcie ze strony amerykańskiej i Amerykanie mu powiedzieli tak. Tak, jest możliwe takie otwarcie. Na początek możemy was przyjąć do Międzynarodowego Funduszu Walutowego pod warunkiem, że będziecie spełniać określone warunki. A jak je spełnicie, przyjmiemy was do MFW, no to możliwe są też dalsze kroki, jak zaczniecie dialog z opozycją. I to właśnie był ten przekaz do Jaruzelskiego. Jaruzelski wrócił i się zastanawiał, co z tym zrobić. Zastanawiał się tak naprawdę do roku 88. Panie doktorze, a w pana opinii jak ta układanka pęka i kiedy? Ta układanka geopolityczna. To jest pytanie, na które chyba jeszcze historycy w gruncie rzeczy nie dali odpowiedzi, bo ja bym to trochę pytanie inaczej sformułował. Ja bym raczej i trochę z innej perspektywy przez to bym spojrzał. Nie patrzyłbym na zmianę sojuszy, czyli bo to patrzymy trochę z perspektywy Polski. Patrzymy na to przejście Polski z obozu komunistycznego, czy z obozu, jeszcze szerzej można powiedzieć, moskiewskiego, tak, na zachód, ale ja bym patrzył na zmianę całego porządku międzynarodowego, którego dopiero efektem jest ta zmiana miejsca Polski. Bo jak będziemy patrzyli zbyt warszawocentrycznie, polonocentrycznie, obawiam się, że będziemy mieli trudność ze zrozumieniem tego, co się stało, tak? Bo wtedy my mamy generalnie taką tendencję, żeby z siebie robić tych głównych bohaterów
tych przemian w takim myśleniu codziennym. No, niektórzy dziennikarze lubią posługiwać się takimi kalkami. Mówi się na przykład, że to właśnie Solidarność zniszczyła komunę, no i to my Polacy tym wielkim czynem roku 89 i 90 zlikwidowaliśmy komunizm, zniszczyliśmy komunę i ten rok 1989 i 90 jest takim rokiem, powtórką roku 1920. No, niestety tak nie było, tak chcielibyśmy, ale rzeczywistość była jednak mimo wszystko, powiedziałbym, zupełnie inna, no bo mieliśmy do czynienia no, z takimi ogromnymi ruchami tektonicznymi i na naszych oczach w owym okresie zmienił się porządek międzynarodowy. No, w politologii mówi się o przejściu z porządku zimnowojennego do postzimnowojennego. Dla niektórych politologów ten porządek postzimnowojenny trwa jeszcze nawet po dziś dzień, tak? I dziś jeszcze jesteśmy, niektórzy już wieszczą jego koniec, a niektórzy mówią, że jeszcze być może on trwa. I na czym to przejście polegało? To przejście polegało na tym, że ten 89 rok, no to jest koniec tego porządku dwubiegunowego, gdzie porządek światowy definiuje się poprzez istnienie dwóch supermocarstw, które są dwoma, tworzą takie dwa bieguny i konkurują ze sobą. I my jesteśmy oczywiście w tak zwanej strefie wpływów sowieckiej, tylko tego drugiego obozu Moskwy. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba byłoby się stanowić, no właśnie, dlaczego Sowiety, dlaczego to drugie mocarstwo, przegrało? No i najprostsza odpowiedź jest, jak sobie ustawimy, proszę zobaczcie Państwo, w ten sposób ten problem, no to najprostsza odpowiedź jest taka, no nie dlatego, że Polacy dokonali wielkich heroicznych aktów, tylko że dlatego, że to drugie supermocarstwo, czyli Stany Zjednoczone, te zmagania zimnowojenne wygrały. Między innymi narzuciło większe tempo. Jak zrozumiemy to, że Stany Zjednoczone wygrały ten porządek zimnowojenny, to też będziemy rozumieli dobrze, a na pewno lepiej to, co stało się w 89 i w 90 roku. Tu już cały czas pada, tu już pan profesor cały czas mówi o tej roli, już podkreśla tą rolę Stanów Zjednoczonych. Ale skąd to się bierze? No właśnie z tego. To jeszcze trochę o okolicznościach, nim przejdziemy do szczegółów. Ja jeszcze raz wrócę do książki pana profesora, nie dlatego, że ona się ukazała, nie dlatego, że jest, tylko pan profesor opisał tutaj na przykład bardzo szczegółowo rzecz, która dla mnie, to się zawsze dziwnie czyta trochę historię, którą się samemu przeżyło, no bo ja już jako nastolatek przeżywałem ten rok 89, 90 bardzo żywo, ale na przykład to dzięki książce pana profesora Dudka na przykład sobie uświadomiłem, czy raczej u profesora Dudka to wyczytałem i dopiero potem to zrozumiałem, że na przykład sprawnym graczem w polityce międzynarodowej okazał się Tadeusz Mazowiecki. Zgodzi się pan ze mną chyba, prawda? No i tak i nie, dlatego że bynajmniej moja książka nie jest jakimś panegirykiem na cześć polityki zagranicznej Mazowieckiego. Nie, to jest kronikarski zapis, ale na przykład nie wiedziałem, że odbył 19 wizyt międzynarodowych. To dopiero z pana książki. Ale tu mogę wtrącę krótko. Ja też czytając tę książkę, to też nie mówię o panegiryku, ale ja doceniłem rolę Mazowieckiego bardziej niż mi się wydawało. Tak nie, więc to znaczy na pewno trzeba powiedzieć jasno, z wszystkich obszarów działania premiera Mazowieckiego najbardziej interesowała polityka zagraniczna. I to widać wyraźnie w tej jego aktywności. No, gospodarce się nie znał, bał się jej. Polityki wewnętrznej bał się z nieco innych powodów. Zostawała polityka zagraniczna. Z tego przejdziemy, tak. I tutaj rzeczywiście on był jednym tematem zahipnotyzowany, czyli tematem zjednoczenia Niemiec. I to właściwie można powiedzieć, że miażdżąca większość jego aktywności dyplomatycznej wiązała się z kwestią zjednoczenia Niemiec i zagrożeń, które moim zdaniem
I tutaj moim zdaniem przeceniał. Ja, czyli tu jestem krytyczny wobec Mazowieckiego. Znaczy, ja generalnie uważam, że bilans jego działania w polityce zagranicznej był pozytywny, ale nie dlatego, że Mazowiecki się tu wykazał jakimś niebywałym talentem, tylko dlatego, że nam okoliczności sprzyjały. Natomiast w moim przekonaniu on do sprawy zjednoczenia Niemiec przywiązywał zbyt duże znaczenie i gdyby nieco inaczej do tej sprawy podszedł, to być może by mu się udało uzyskać nieco więcej na przykład dla ratowania polskiej gospodarki. Znaczy, do czego zmierzam? Jak się prześledzi zapisy rozmów, które Mazowiecki prowadził czy z Margaret Thatcher, czy z François Mitterrandem, czy prezydentem Francji, czy z prezydentem Stanów Zjednoczonych George'em Bushem, czy wreszcie z prezydentem Związku Sowieckiego Gorbaczowem w pierwszej połowie roku 90., to właściwie tematyka niemiecka kompletnie tam dominowała. To znaczy konkretnie żądanie Mazowieckiego, żeby ci wielcy tego świata ówczesnego zmusili Helmuta Kohla do jasnej deklaracji w sprawie granicy, że ta granica Zjednoczonych Niemiec będzie absolutnie nie podlegała żadnej dyskusji jeszcze przed zjednoczeniem. Tymczasem oni, ci wszyscy rozmówcy Mazowieckiego, tłumaczyli mu albo bardzo łagodnie, tak jak Mitterrand i Thatcher, że no właściwie oni się z nim zgadzają, ale niewiele mogą zrobić. Robić, albo brutalnie, jak mu to powiedział George Bush, panie Mazowiecki, pan nie masz racji. Pan się boisz czegoś, co jest iluzją. Nie będzie żadnych zmian granic. Ja to panu gwarantuję, ja prezydent Stanów Zjednoczonych. Natomiast zajmij się pan wojskami sowieckimi, które stacjonują na pańskim terytorium. Prawda? I zaraz, zaraz tego kronikarskiego zapisu, który jest w pana książce w jednym rozdziału, w rozdziale bardzo dokładnie opisany i prześledzony ten cały proces, jeszcze bym chciał wywołać pewne wydarzenie, które też obrosło wieloma mitami, które w pana książce się pojawia, odwołanie do tego wydarzenia, zdarzenia, spotkania. Mam tu na myśli spotkanie Gorbaczowa z George'em Bushem starszym na Malcie. Co się wtedy stało? To nawiązując do tego, co powiedział pan doktor Rak, to jest rzeczywiście kapitalna, miałem o tym wspomnieć wcześniej, bo pan doktor powiedział słusznie, że my mamy zbyt polonocentryczne spojrzenie, a nawet europocentryczne. I teraz to spotkanie na Malcie, przypomnę, w listopadzie 89 roku, a więc w momencie, w którym właśnie zaczął się walić mur berliński, a za moment miała wybuchnąć aksamitna rewolucja w Czechosłowacji, a w Polsce już rządzi rząd Mazowieckiego, Gorbaczow spotyka się z Bushem właśnie u wybrzeży Malty, na wzburzonym Morzu Śródziemnym, na statku się spotykają i przez lata to spotkanie miało legendę Nowej Jałty, że tam podzielono i tak dalej. Po czym po latach ujawniono zapisy tych rozmów i to, co największe zdumienie wprowadziło czytelników, historyków, to to, że tak mało tam w ogóle mówiono o wydarzeniach w Europie Środkowej. Jak to? Dotąd większość była przekonana, że tam głównie o tym dyskutowano, ba wyłącznie, co będzie z NRD, co się dzieje w Polsce, czy w Czechosłowacji, prawda? Nie, okazuje się, że tam znacznie więcej dyskutowano na przykład na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. I nagle się dlaczego? No bo tam się spotkali dwaj przywódcy supermocarstw, gdzie jedno z nich było supermocarstwem gasnącym, ale ciągle patrzącym globalnie i Europa Środkowa była jednym z aren konfrontacji między tymi supermocarstwami. To nam się wydawało, że my tu jesteśmy pępkiem świata. No nie. Okazało się, że panowie uzgodnili tam coś, co zresztą okazało się było całkowicie ze strony amerykańskiej nieprawdziwe, zresztą rosyjskiej też, a mianowicie uzgodniono, że obie strony nie będą aktywnie ingerować w przebieg wydarzeń w Europie Środkowej. Co w praktyce by oznaczało, że Amerykanie i Rosjanie nie powinni się byli wtrącać do tego, co się działo w tych wszystkich krajkach. No a wiemy doskonale, że wkrótce potem, w moim przekonaniu, choć ta sprawa nie jest do końca udowodniona, ale Gorbaczow jednak obalił Nikolaja Czałszewsku w Rumunii. Tymczasem na przykład George Bush wprost z Malty poleciał do Niemiec, gdzie się spotkał z Kohlem i dał mu zielone światło do zjednoczenia Niemiec. Nie uzgadniwszy tego absolutnie wcześniej z Gorbaczowem, powiedział, że Stany Zjednoczone popierają proces zjednoczenia Niemiec i zaraz po tym spotkaniu Kohl ogłosił ten swój 10-punktowy plan zjednoczenia Niemiec, który wprowadził w histerię premiera Morawieckiego, bo tam nie było rzeczywiście ani jednego punktu o oczywiście premiera Mazowieckiego nie było ani jednego punktu o zjednoczeniu, znaczy o granicy
na Odrze i Nysie. Natomiast Amerykanie też po cichu prowadzili swoją grę, prawda, w tym chaosie, który wybuchł w NRD, po cichutku agenci CIA wywieźli w ramach tak zwanej operacji o kryptonimie Rosenholz akta wywiadu Stasi. I oddali je Niemcom, nie wiadomo czy kompletne, gdzieś 20 lat później, prawda? Więc to pokazuje, jak po cichu te supermocarstwa, obiecując sobie nieingerencję, ingerowały oczywiście w wydarzenia w Europie Środkowej. Po co? No po to, żeby ratować tam jakieś swoje wpływy, choć udało się to, znaczy to Rosjanie ratowali wpływy, Amerykanie je rozbudowywali. Czy można ująć to zagadnienie w ten sposób? Znowu przejdziemy do pewnego szczegółu zapisów konkretnych zdarzeń, że pragnienie zjednoczenia Niemiec, tej ponownej reunifikacji, to była idea fix po prostu ambicji politycznej Helmuta Kohla? Znaczy jest oczywiste, że ideą Kohla, nie tylko jego, wszyscy poprzednicy kanclerze Republiki Federalnej Niemiec mówili, że no, kiedyś doprowadzą do jedności Niemiec. To było podtrzymywane. No, przecież w konstytucji... RFN była państwem tymczasowym z punktu widzenia Niemców, dlatego jest ustawa zasadnicza, a nie konstytucja. Prawda? Dokładnie. Po czym to się zaczęło na oczach Kohla dziać? No, nawiasem przypomnijmy, bo to też fakt warty przypomnienia. Mur berliński zaczął padać w momencie, kiedy Helmut Kohl był w Polsce. Prawda? Przerwał wizytę w Polsce, to też symboliczne, na jedną dobę pojechał do Berlina, wygłosił tam przy bramie brandenburskiej przemówienie, jeszcze nie powiedział o zjednoczeniu Niemiec, no ale wyraził radość. Więc to jest oczywiste, że w Niemczech zachodnich, może nie wszyscy, ale większość klasy politycznej chciała zjednoczenia, przy czym wydaje się, że oni na początku też nie zdawali sobie sprawy, że to nastąpi tak szybko. Początkowo mówiono, że to będzie jakiś proces konfederacji państw niemieckich, jakiegoś zbliżenia trwającego dekadę, no i później gdzieś tam będzie zjednoczenie, tylko że Kohl wyczuł koniunkturę, a mianowicie Kohl potrzebował dwóch zielonych świateł. Pierwsze dostał w listopadzie, pod koniec listopada 89 od Busha i drugiego potrzebował od Gorbaczowa. I to było oczywiście dużo trudniejsze, bo Gorbaczow miał 300 tysięcy żołnierzy na obszarze NRD i mógł podtrzymywać to państwo. Natomiast Kohl miał jedną rzecz, która się okazała dla Gorbaczowa bezcenna. Mieć ogromne ilości pieniędzy. Tak zwaną książeczkę czekową. Dokładnie. I tak naprawdę Kohl, a Gorbaczow w związku z gigantycznymi problemami Związku Sowieckiego wewnętrznymi dramatycznie potrzebował gotówki, to twardej waluty. I Kohl kupił to zjednoczenie, podobnie jak po zjednoczeniu kupił zgodę na to, żeby oba zjednoczone państwa niemieckie były w NATO, czyli żeby zjednoczone Niemcy były w NATO i kupił wreszcie ekspresowe wyprowadzenie tych 300 tysięcy żołnierzy za każdą z tych operacji płacąc miliardy marek. Bo może dodajmy, bo to wtedy też lepiej to zrozumiemy. Profesor mówił o spotkaniu na Malcie, ale jeszcze przed tym spotkaniem była nie mniej słynna mowa George'a Busha w Mainz w maju 89 roku i tu już powinno nam się światełko zapalić, bo już w maju ta mowa była, w której padło słowo, że w którym Bush nazwał Niemcy i Stany Zjednoczone partnerami w przywództwie. Ta fraza, ona była dosyć ogólna, on jej w tym przemówieniu nie konkretyzował, nie wskazywał na treść polityczną tego, czym miało być owo partnerstwo w przywództwie, no ale potem się okazało i tak to jest interpretowane, że no właśnie od tej mowy zaczyna się specyficzna współpraca pomiędzy obydwoma krajami, pomiędzy Waszyngtonem i Berlinem, no polegająca na tym, no że Niemcy są kimś w rodzaju takiego, co prawda młodszego, no bo jednak młodszego partnera, ale w przywództwie, czyli w przywództwie regionalnym. W przywództwie regionalnym, które można rozumieć jako region Europy Środkowo-Wschodniej, ale być może właściwie się chyba też powinno rozumieć jako w regionie europejskim. I to jest to myślenie Busha, które potem i ta koncepcja, która potem była rozwijana przez innych prezydentów, no ona polegała na tym, że Amerykanie jednak zawsze mają świadomość, to w politologii amerykańskiej się mówi o takiej groźbie nadmiernego rozciągnięcia sił imperialnych, imperial overstretch, że nawet supermocarstwo, no bo w wyniku tego, co się dzieje w 89 i 90,
Ameryka staje się supermocarstwem, świat staje się dwubiegunowego. Nagle się okazuje, że ten świat jest jednobiegunowym i tym jednym biegunem są Stany Zjednoczone. I nawet te silne Stany Zjednoczone nie mogą sobie pozwolić, muszą korzystać z pomocników. I właśnie Niemcy w Europie miały być i spełniały taką rolę takiego amerykańskiego pomocnika, czyli kraju, który głównie w dziedzinie ekonomicznej odpowiadał za stabilizację i współpracował nad ustabilizowaniem tego regionu, no bo te ruchy tektoniczne były ogromne. No Amerykanie czego się najbardziej bali? Najbardziej się bali, że Związek Sowiecki się kompletnie rozpadnie i ten proces rozpadu będzie procesem niekontrolowanym, no i tu wszyscy się boją, no dobrze, a co wtedy z głowicami jądrowymi i jaka będzie wtedy przyszłość świata? Krótko mówiąc, znowu, dla naszej polskiej perspektywy ten partnership in leadership był bardzo ważny, bo on niestety, ale w kluczowym stopniu determinował relacje polsko-niemieckie, o które pan pyta. I my już tutaj, nie tylko, że byliśmy słabi, bo byliśmy słabym, zrujnowanym komunizmem, państwem, dopiero tworzącym się systemem politycznym. I to już chociażby to było świadectwem naszej słabości. No, do tego jeszcze dochodzi to, że no, nam się zawsze wydaje, że Amerykanie, bo jesteśmy bardzo proamerykańscy, że Amerykanie zawsze najbardziej nas kochali w całej Europie, ale no, używając może takich kolokwialnych wyrażeń, w latach 90. i jeszcze długi czas potem, to Amerykanie jednak bardziej Niemców kochali niż Polaków. Przykro to stwierdzić. Ja się mogę tylko z panem doktorem zgodzić. Właśnie moja książka to pokazuje, jak jednak Amerykanie wyraźnie tutaj opowiedzieli się po stronie niemieckiej w tym sporze polsko-niemieckim, sporze mazowieckiego z Kolem, ale no, to z ich punktu widzenia było racjonalne, no, dlatego że oni prowadzili właśnie walkę na poziomie globalnym, a poza tym oni nie brali poważnie no, tego, czego się bał Mazowiecki niesłusznie, czyli jakichś ruchów wokół granic. To było jasne i oczywiste, że nie będzie żadnych zmian granic, natomiast bali się rzeczywiście eksplozji czy implozji w Związku Sowieckiego i z realizacji scenariusza, który się na szczęście na obszarze Związku Sowieckiego nie zrealizował, który się zrealizował na Bałkanach po rozpadzie Jugosławii, prawda? To mogę pobronić tutaj Mazowieckiego troszeczkę, bo ja się zgadzam z tym. A to jeszcze tylko jedną rzecz bym tutaj wtrącił. Przepraszam, panie doktorze. Panie profesorze, zrekonstruujmy jak gdyby wydarzenia. Kto jest kim w tej układance, w tej grze, tak trochę po szekspirowsku, w 89 roku? Powstaje rząd Tadeusza Mazowieckiego, we wrześniu jest expose. Jak postrzega z punktu widzenia jego głowy politycznej świat w 89 roku Tadeusz Mazowiecki? Gdzie jesteśmy, w jakim układzie sił i jak ten układ sił oceniamy? No we wrześniu oczywiście postrzega tak oto, że jest szansa na finlandyzację Polski. To znaczy, że mówiąc krótko, dzięki sprzyjającemu splotowi okoliczności Polska będzie mogła ustanowić demokrację parlamentarną jako ustrój i będziemy mogli przeprowadzić reformę gospodarczą w kierunku gospodarki rynkowej. Natomiast oczywiście całość polityki zagranicznej Polski będzie dalej ściśle uzgadniana z Moskwą. I to jest wrzesień i to mówi bardzo wyraźnie Mazowiecki swojemu pierwszemu zagranicznemu gościowi, którym jest szef KGB Wiktor Czebrikow. To jest jeszcze właśnie nawet przed powołaniem rządu. Mazowiecki już jest premierem, a jeszcze rząd nie został powołany. Nie mamy dokładnego zapisu z tej rozmowy, natomiast mamy relacje i Mazowieckiego i Czebrikowa i one w pewnym zakresie się ze sobą zgadzają. To znaczy Czebrikow jedzie po to, żeby powiedzieć Mazowieckiemu, panie Mazowiecki, niech się pan nie łudzi, Polska jest w takim oto miejscu, że ma trzech sąsiadów. Związek Radziecki, NRD i Czechosłowację. I to jest oczywiste. I powinna się z tego cieszyć. Na co Mazowiecki odpowiada, tak, oczywiście ja to rozumiem. I to jest taka gra słowami. To znaczy, niech pan nie myśli, że pan tu nagle będzie prowadził całkowicie niezależną politykę zagraniczną. Mazowiecki to akceptuje. No ale to jest, to spotkanie jest pod koniec sierpnia. We wrześniu powstaje rząd. Natomiast w listopadzie
upada mur berliński, zaraz potem jest aksamitna rewolucja, w grudniu Václav Havel jest prezydentem Czechosłowacji, a Nikolaj Czałszewsku zostaje rozstrzelany. Czyli nagle i właściwie od początku roku 90. A my wtedy jesteśmy w Układzie Warszawskim i w RWPG. A, oczywiście jesteśmy w Układzie Warszawskim i w RWPG, natomiast sytuacja galopuje, natomiast Mazowiecki do końca jako premier trzyma się tego, że Polska musi się blisko trzymać Moskwy, ponieważ jest zagrożenie ze strony Niemiec, jednoczących się Niemiec. I Mazowiecki się do końca będzie tego trzymał. W takim wymiarze symbolicznym, no, premier Mazowiecki się chwalił, że wyłączył dwa telefony na swoim biurku, miał taką konsolę. Jeden to był telefon do pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR, bezpośrednia linia, a druga do ambasadora sowieckiego w Warszawie. I to jest prawda, że on wyłączył te dwa telefony. Natomiast Tadeusz Mazowiecki nigdy nie powiedział, że takie telefony łączące wszystkie kluczowe resorty, wszystkie resorty i urzędy centralne, 20, o ile pamiętam, 7 było takich telefonów, było w 27 instytucjach i one wszystkie działały do końca istnienia rządu Mazowieckiego. Wyłączył je dopiero rząd Bieleckiego w styczniu 91 roku. I to jest taki symbol odcinania, no właśnie tej reorientacji, która stopniowo następuje. A dlaczego to rząd Bieleckiego zrobił? Ano zrobił to dlatego, że zaczęła się już walka na ostro o to, nad czym rząd Mazowieckiego się długo wahał. A mianowicie rząd Mazowieckiego w lutym 90 roku otrzymał ofertę od Moskwy, żeby zacząć negocjacje na temat wyprowadzenia wojsk rosyjskich z terytorium Polski. Przez pół roku rząd Mazowieckiego nie chciał tego podejmować. Dlaczego? No właśnie z powodu tej obawy przed Niemcami. Rosjanie mieli tu być gwarantem granicy na Odrze i Nysie. Kiedy sprawa jakby zjednoczenia Niemiec i deklaracji niemieckiej, że podpiszą zaraz po zjednoczeniu traktat graniczny, została przesądzona, we wrześniu 90 roku rzeczywiście taka nota rząd Mazowieckiego wysłał do Moskwy, że chce zacząć rozmowy. Tylko że Rosjanie przez te pół roku się bardzo usztywnili. Natomiast i teraz, żeby przełamać to usztywnienie Rosjan, dlaczego oni się usztywnili? Bo kiedy w lutym proponowali 90 roku te rozmowy, to chcieli po prostu zbudować nowe relacje, bo oni wierzyli, że uda się zrobić nowe, dobre relacje partnerskie z Warszawą, tak jak z Pragą i z Budapesztem. Skoro zaczęliśmy rozmowy z Węgrami i Czechami na temat wyprowadzenia naszych wojsk i terytorium, zaczniemy i z Warszawą. Ale wtedy jeszcze nie zakładali, że będą musieli w trybie ekspresowym wycofać 300 tysięcy żołnierzy z obszaru NRD. Natomiast w parę miesięcy później Gorbaczow się do tego zobowiązał za te ciężkie pieniądze od Kola. I nagle, kiedy się dowiedział, że teraz Mazowiecki już chce negocjować, no to powiedział, no zaraz, zaraz, no ale to tak nie będziemy się śpieszyli, mamy inne priorytety teraz. I wtedy się pojawia rząd Bieleckiego, który zaczyna naciskać na Moskwę. I takie telefony są oczywiście tylko symbolem, takim symbolicznym aktem. Prawdziwym uderzeniem w Kreml jest groźba blokady tranzytu. Blokady tranzytu wojsk rosyjskich przez polskie terytorium z Niemiec do Rosji, bo ta blokada tranzytu oznacza utrudnienie tego tranzytu, oznacza opóźnienia, a Kohl chytrze sprawił tę umowę, zrobił w ten sposób, że Niemcy płacili ekstra premię za przedterminowe wycofanie. Czyli mówiąc krótko, stworzył cały system finansowych zachęt dla Rosjan, żeby się jak najszybciej wyprowadzili. W związku z tym Rosjanie i Niemcy zresztą też są oburzeni tymi działaniami rządu Bieleckiego. Tam jest wstrzymanie transportu ciężarówek, wstrzymanie jednego transportu kolejowego. I zaczyna się gra szalenie ciekawa, bo Niemcy i Rosjanie testują Czechów. Czy Czesi puszczą ten tranzyt przez swoje terytorium? I tutaj trzeba powiedzieć jasno, ja to wielokrotnie będę podkreślał, my jesteśmy, powinniśmy być wdzięczni prezydentowi Havlowi i rządowi czeskiego, że nie dali się kupić Niemcom. Niemcy wtedy zaoferowali bardzo intratną pomoc finansową dla Czechów, jeśli oni się zgodzą na ten tranzyt i Czesi to odrzucili. Czeska Rada Bezpieczeństwa się zebrała i powiedziała nie, nie, my żadnego tranzytu nie będziemy przepuszczać przez swoje terytorium. I to był między innymi to pozwoliło przełamać tą rosyjską presję i sprawiło, że w roku 91 rząd Bieleckiego zaczął realne rozmowy na temat jakichś sensownych terminów wyprowadzenia wojsk rosyjskich z polskiego terytorium. Nie rząd Mazowieckiego. Rząd Mazowieckiego tylko zaczął te rozmowy i nagle się dowiedział na pierwszym spotkaniu w końcu roku 90, że owszem, jak wyprowadzimy nasze wojska z NRD, z Niemiec już zjednoczonych, to możemy zacząć rozmowy na temat wyprowadzenia od was. Ale to w 94
się mamy wynieść dopiero do końca z Niemiec, to musicie poczekać do tego czasu. Jeżeli dla strony polskiej to był szok, jak to w 94 zaczniecie? My chcemy, żebyście się wynieśli, prawda, w przyszłym roku. No i tu się oczywiście okazało, że bez tej presji związanej z tranzytem tego byśmy nie załatwili. No, może moim zdaniem właśnie na tym przykładzie widać dobrze pewne ograniczenia, a pewnie ja bym to nazwał mentalnymi czy intelektualnymi Mazowieckiego, bo to z pana profesora książki bardzo dobrze wynika, że dla premiera Mazowieckiego stacjonowanie wojsk sowieckich na terytorium niemieckim, mówię świadomie niemieckim, nie tylko NRD-owskim, niemieckim, miało być taką ważną geopolityczną gwarancją bezpieczeństwa europejskiego i bezpieczeństwa Polski. Z takim podejściem też tak Mazowiecki to odebrałem. Podchodził i dlatego spowalniał ten proces. Bo nie, dlaczego to robił? Bo nie rozumiał chyba właśnie tego procesu globalnego, który się dział, tej zmiany porządku. Bo w naszym interesie w ostatecznej instancji przecież było to, żeby to zwycięstwo Zachodu polegało właśnie na tym, żeby ta strefa wpływów sowiecka jak najdalej przesunęła się jak najdalej na wschód. I zobaczmy, no, ten efekt tej Europy pozimnowojennej jest taki, że granica systemów nawet nie jest na wschodniej granicy Polski, tak? Jakbyśmy powiedzieli w okresie międzywojennym, ta granica systemu kapitalistycznego, bo tak to trzeba nazwać wtedy, i granica systemu sowieckiego była na wschodniej granicy Polski. Ten proces, który trwał w latach, na przełomie lat 80., 90., 89, 90, 91, polegał na tym, że to się wszystko przesuwało. I w naszym interesie, i to nie ulega wątpliwości, było to, żeby to się przesuwało jak najszybciej i jak najdalej. No bo im dalej od tego, co zostanie ze Związku Sowieckiego, a co będzie pod kontrolą Moskwy, bo jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, co się z tego wszystkiego wykluje, to był niewątpliwie interes Polski dobrze pojęty. I jak rozumiał politykę w takim razie, jak rozumiał Mazowiecki? Wydaje się, że on rozumiał tę politykę w takich kwestiach XIX-wiecznych, jako grę, koncert mocarstw. Nie rozumiał, że jednak Zachód zwycięża w zimnej wojnie i że my będziemy, jakby efektem tego zwycięstwa będzie to, że Polska i inne kraje Europy Środkowej będą w strefie wpływów Zachodu, a nie Wschodu. Ta finlandyzacja to już było trochę jakby myślenie spóźnione. Tu gra na pewno nie szła o finlandyzację. Chodziło o to, i to mieli tego świadomość i Bush, i Kohl, żeby tę granicę jak najdalej na wschód przesunąć i żeby też Polska była członkiem Zachodu. No bo inaczej trudno byłoby wskazać, na czym to zwycięstwo w zimnej wojnie miało polegać. Dodajmy jedno, tym razem ja pobronię trochę Mazowieckiego i w ogóle całą tę elitę solidarnościową. Znaczy, też on tylko chciał coś dołożyć, panie profesorze. Tak? Czy ja dobrze to rozumiem, że duet, czy tam tak można to patrzeć, Skubiszewski, Mazowiecki grają Układem Warszawskim jako całością, no bo de facto z pana książki wynika, że to Krzysztof Skubiszewski z Tadeuszem Mazowieckim najmniej im zależało i najpóźniej chcieli rozmontować Układ Warszawski. Dużo bardziej śmielej to widziała, dużo śmielej to widział Budapeszt i Praga z pana książki wynika i to oni na bazie tej fobii, pan zresztą mówi taki, że to była taka fobia lekko neoendecka, najpóźniej im zależało na tym, żeby rozmontować Układ Warszawski, że to miał być element gry nacisku na Niemców.
Dobrze, to... Znaczy na pewno w roku 90 Skubiszewski i Mazowiecki unikali jasnych deklaracji, że Układ Warszawski trzeba zlikwidować, ku czemu rzeczywiście najostrzej szli Węgrzy i trochę bardziej umiarkowanie Czesi, ale też było to mocniejsze. Dopiero tak naprawdę w roku 91, kiedy nie ma już rządu mazowieckiego, Bielecki robi kolejny krok. Przy czym jeśli chodzi o Układ Warszawski, to tak naprawdę z końcem roku 90 nawet Rosjanie zdają sobie sprawę, że nie da się już utrzymać Układu Warszawskiego nawet jako sojuszu politycznego. Bo trzeba powiedzieć jasno, już w roku 90 Moskwa godzi się z tym, że zostanie zlikwidowany Układ Warszawski jako sojusz wojskowy. I to Moskwa, ponieważ Moskwie szalenie zależy na utrzymaniu realnego partnerstwa z Europą Środkową, to godzi się na to, że już nie będzie to takie oparte na właśnie zależności wojskowej, natomiast utrzymamy Układ Warszawski jako sojusz polityczny. Tymczasem oczywiście w tych wszystkich krajach satelickich dawnych narasta niechęć do tego. I tutaj można powiedzieć, z początkiem roku 91 już jest jasne, że Układ Warszawski jest stracony, natomiast Moskwa walczy jeszcze o coś innego, a mianowicie o przetrwanie zmodyfikowanego RWPG, czyli o utrzymanie więzi gospodarczych, i pojawia się projekt tak zwanego neo-RWPG, zwanego Organizacją Współpracy Gospodarczej, gdzie mają się znaleźć wszystkie kraje RWPG europejskie, czyli bez Mongolii, bez Wietnamu, bez Kuby, natomiast te europejskie kraje, i tutaj jest silne lobby w rządzie mazowieckiego, które się za tym opowiada. Dlaczego? Ze względów stricte gospodarczych. Znaczy, ci ministrowie, jak na przykład minister Święcicki, to nie chodzi o to, że on kiedyś był w PZPR, to nie dlatego. On po prostu jest przerażony widmem załamania handlu zagranicznego polskiego, jak my przestanie istnieć jakiekolwiek powiązanie z Moskwą, bo 1/3 polskiego eksportu szła do Związku Sowieckiego. I oni rzeczywiście rozważają, i MSZ Skubiszewskiego też nad tym pracuje, powołanie owej Organizacji Wspólnoty Gospodarczej. Po czym pojawia się Bielecki na początku roku 91 i stwierdza, że na posiedzeniu rządu, że to jest jakieś nieporozumienie, że on tutaj jest stawiany przed jakimiś zaawansowanymi rozmowami nawet powołania neo-RWPG, i on tego nie akceptuje. Bielecki dzwoni do premiera Węgier Ontola i pyta go, czy Węgrzy chcą w czymś takim brać udział. Ontol mu mówi, nie, my nie chcemy. No to Bielecki mówi, to wystąpmy razem, że my tego nie chcemy. I na początku roku 91 następuje decyzja, której inicjatorami są Polacy i Węgrzy, do których przyłączają się pozostałe kraje regionu, że po prostu nie będzie żadnego neo-RWPG. I latem roku 91 zostaje rozwiązany nie tylko Układ Warszawski, co już było przesądzone, ale także RWPG, nic w to miejsce nie powstaje. Wszystkie te kraje zaczynają wyścig na zachód, prawda? Zaczyna się wyścig nawet nie do NATO najpierw, tylko najpierw do wspólnot europejskich. I stąd... W grudniu 1991 podpisujemy umowę stowarzyszeniową z EWG, jak to się ówczesna Unia Europejska nazywała. A wcześniej powstaje... I w tym sensie już jesteśmy, tak, rzeczywiście, tak, to jest to, ta zwrotnica w tym momencie już jest na zachód w pełni wychylona. To prawda, natomiast trzeba powiedzieć też, że powstaje Grupa Wyszehradzka i to jest szalenie ważne, Trójkąt Wyszehradzki, początkowo Polska, Czechosłowacja, Węgry, bo to jest coś, co jest formalnie inicjatywą tych trzech stolic, ale w rzeczywistości jest inspiracją Zachodu, który oto zaczyna poddawać te kraje egzaminowi, bo jaka jest geneza Grupy Wyszehradzkiej? Otóż Zachód patrzy z dużą nieufnością na te kraje naszej części regionu, na to, czy tu się nie zaczną jakieś konflikty etniczne, graniczne, coś, co się zrealizuje później, prawda, w bardzo brutalny, krwawy sposób w Jugosławii. W związku z tym, jak czy to Havel, czy to Mazowiecki, czy to Ontol jadą na Zachód, to słyszą, pokażcie, że potraficie ze sobą współpracować. I taka jest w istocie rzeczy intencja powołania Trójkąta Wyszehradzkiego, a więc żeby Zachód zobaczył, że te kraje między sobą potrafią jakoś kooperować, rozmawiać, bo jak zobaczymy przez kilka lat, że oni to potrafią, to znaczy, że no rzeczywiście zdali egzamin, nadają się do dalszej integracji. I to jest, przy czym to zostaje też trochę fałszywie odebrane w tych trzech stolicach, że my będziemy wspólnie przyjmowani do Unii Europejskiej. I w kilka lat później, kiedy Zachód
Zachód mówi nie, nie, nie. Kiedy Unia Europejska mówi, będziemy z każdym krajem indywidualnie to negocjować. Właściwie Trójkąt Wyszehradzki, czy już później Grupa Wyszehradzka, bo to już jest po rozpadzie Czechosłowacji, właściwie przechodzi w fazę kryzysu. Bo się okazuje, że tu każdy, zwłaszcza Czesi, uznają, a nie, to my, skoro każdy indywidualny, to wiadomo, że my jesteśmy najlepsi, mamy najlepszą gospodarkę, nas pierwszych przyjmą. I Czesi nagle się wypisują z tego. Słowacy są skłóceni z Węgrami o mniejszość węgierską, więc to też nie, jakby nie, nie widać tego. Wszyscy się boją dominacji Polski w tych wszystkich stolicach, i w Bratysławie, i w Pradze, i w Budapeszcie tak naprawdę. Ale boją się też słabości gospodarczej Polski, która może spowolnić proces negocjacyjny. I zaczyna się tutaj kryzys, no ale na szczęście, jak wiemy, ostatecznie minie wprawdzie ponad dekada, ale wszystkie te kraje zostaną w tym samym czasie przyjęte do Unii Europejskiej. No, bo to było widać takie taktyczne, bo to też pokazuje, jak Zachód sprytnie potrafił nas rozgrywać. Wtedy, kiedy ta współpraca tych krajów była potrzebna, bo ona była również potrzebna ze względu na wycofywanie wojsk, pamiętajmy, sowieckich. Ona była wtedy rewelacyjna, tak? Ale oczywiście, jeśli idzie o negocjowanie z Brukselą, to o wiele lepiej jest, kiedy dla negocjatorów brukselskich, kiedy nie ma bloku państw środkowoeuropejskich, bo wtedy taki blok jest o wiele silniejszy, tylko o wiele lepiej jest podzielić te kraje na poszczególne elementy, jeszcze po to, żeby można było z nimi rozgrywać, ale trzeba też przyznać, że jednak mimo wszystko wszyscy razem dociągnęliśmy. Jakoś to rozbicie nie było kompletne. Wchodząc, tak? Panu doktorowi słowo, całkowicie się z tym zgadzam. W mojej książce opisuję taki moment, bo pan powiedział o tym, że w grudniu 91 roku Polska podpisała układ o stowarzyszeniu z wspólnotami europejskimi. No i ten układ był poprzedzony wielomiesięcznymi, właściwie ponadrocznymi negocjacjami, bo zaczął jeszcze rząd Mazowieckiego, a skończył rząd Bieleckiego. I to nie były łatwe negocjacje, bo myśmy się domagali i słusznie tak zwanej asymetryczności. No bo wiadomo, że nasza gospodarka była dużo słabsza, więc myśmy się nie mogli zgodzić na to, że my będziemy na tych samych zasadach otworzymy granice dla towarów z Unii Europejskiej, co nasze towary w unijne. I chodziło o wysokość ceł. I teraz co ciekawe, w pewnym momencie na posiedzeniu rządu Bieleckiego padła taka wypowiedź, że musimy zintensyfikować kontakty z prowadzącymi równolegle te negocjacje Budapesztem i Pragą, ponieważ oni nam cały czas, oni, czyli w Brukseli, mówią, że Czesi i Węgrzy się już na coś zgodzili, to wy się też zgódźcie, po czym okazuje się, że to nieprawda. I że oni nas rozgrywają, nagle na posiedzeniu rządu uświadamiają sobie, że no, Bruksela gra brzydko, bo mówi Polakom, że Węgrzy i Czesi się na coś zgodzili, a Węgrom i Czechom mówią, że Polacy się już zgodzili, podczas gdy no, żaden z tych krajów się nie zgodził. I nagle to jest też taki moment właśnie, o którym mówi pan doktor, że nagle pewni ludzie z tych elit rządowych sobie uświadamiają, że ten Zachód też ma swoje interesy i on po prostu nie jest taki miły tylko dlatego, że popiera nasze wolnościowe roszczenia, ma też swoje interesy, prawda, i trzeba po prostu zacząć twardo negocjować. I to mówi w pewnym momencie Bielecki, który moim zdaniem jest niedocenianym polskim premierem. On mówi w pewnym momencie, że my musimy prowadzić te negocjacje niezwykle twardo, na granicy zerwania. Wiemy doskonale, że nie możemy ich zerwać, ale nie może powstać po drugiej stronie wrażenie, że my się będziemy tak na wszystko godzić, no bo wtedy po prostu dostaniemy po prostu gospodarczego jeszcze gorszej zapaści niż mamy, a mamy już gigantyczną zapaść, bo załamał się, prawda, rynek sowiecki i właściwie nie mamy co z tymi towarami robić. I co ciekawe, tej nauczki nie wyciągnęliśmy z tej nauczki wniosków pod koniec lat 90. negocjując już wejście i członkostwo w strukturach europejskich, bo odgrywały się te same sytuacje, a potem, no ja to dobrze pamiętam, rząd Leszka Millera, który właśnie po to, żeby nie spowalniać wejścia, no w bardzo wielu, zrezygnował z bardzo wielu postulatów negocjacyjnych jeszcze poprzedniego rządu, między innymi te kwestie rolnictwa biorą się stąd, że Miller z tego zrezygnował. Jeszcze jedna rzecz, która mnie zdumiewa, to jest też, można powiedzieć, osobista historia, relacja, czyli pamięć chociażby o usunięciu, co żywo przeżywałem jako nastolatek, pomnika Feliksa Dzierżyńskiego na obecnym Placu Bankowym w Warszawie. Pan profesor przypomina taką jedną rzecz, która zupełnie mi umknęła. Pamiętałem o dacie, ale nie wiedziałem, że dokonało się to wobec prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego. Mam to na myśli przyznanie się przez Rosjan do
mordu w Katyniu. Dlaczego to Rosjanie wykonują gest wobec generała Jaruzelskiego, a nie wobec kogokolwiek innego z polskich władz? No więc oczywiste jest, że dla Moskwy generał Jaruzelski był gwarantem najważniejszym tych dobrych relacji polsko-rosyjskich. W związku z tym, kiedy w listopadzie 89 Mazowiecki przyjechał do Moskwy, to między innymi wśród jego życzeń było to, żeby mógł pojechać do Katynia. I oczywiście Gorbaczow się na to zgodził. Polska delegacja z Mazowieckim pojechała do Katynia, złożyła kwiaty. I Gorbaczow oczywiście miał na biurku dokumenty w pełni stwierdzające jasno odpowiedzialność Stalina i Związku Sowieckiego za mord katyński. Natomiast celowo nie dano tego Mazowieckiemu, bo pomyślano sobie, nie, jak damy to Mazowieckiemu, to go za bardzo wzmocnimy, a przecież dla nas najważniejszym partnerem jest Jaruzelski. Poczekamy, aż przyjedzie do nas generał Jaruzelski jako prezydent i wtedy mu to damy. No i nie minęło pół roku, w kwietniu 90 roku przyjeżdża do Moskwy generał Jaruzelski i on dostaje tę prezent od Gorbaczowa. Proszę bardzo, Związek Radziecki bierze na siebie odpowiedzialność za mord katyński, wyrażamy ubolewanie i tak dalej, i tak dalej. Ale nawet wtedy nie dają tych dokumentów. Te dokumenty, ten słynny rozkaz z parafą Stalina, który dzisiaj można zobaczyć w internecie, daje dopiero Borys Jelcyn kilka lat później Wałęsie. Więc widać wyraźnie, jak Rosjanie dozują to, traktując to jako, no powiedziałbym, rodzaj towaru, prawda? Znaczy, to przyznanie się jest dla nich elementem i te dokumenty są elementem pewnego handlu politycznego z Polską i stąd nic dziwnego, że od wielu lat nie ma już żadnych nowych dokumentów rosyjskich dotyczących Polski, no bo relacje polsko-rosyjskie są kompletnie zamrożone. Nie ma handlu, to też nie ma dokumentów. Dokładnie tak. Natomiast wiemy doskonale, że jak się kiedyś te relacje odmrożą, to popłyną nowe dokumenty, bo one tam są. Jeszcze tylko jedna rzecz, która wracała wielokrotnie właśnie przy okazji rocznic katyńskich, ale nie tylko, likwidacji chociażby w Pieniężnej jednego z pomników Czernichowskiego. Jakie dokładnie padło słowo? Czy pan profesor pamięta w tej pamiętnej rozmowie byłego szefa KGB Kruczkowa z Mazowieckim, czy rzeczywiście mówiono tam o pomnikach czy o grobach? Bo to był spór, który wielokrotnie chociażby wśród dziennikarzy powracał. Znaczy, powiem tak, ponieważ nie ma żadnego transkryptu tej rozmowy, są tylko relacje Mazowieckiego i Kruczkowa, no to my nie możemy powiedzieć, o czym oni tam mówili dokładnie. Natomiast jest jasne, że najbardziej kontrowersyjna była kwestia pomników, no bo grobów jako takich nikt w Polsce nie atakował, nikt nie krytykował. Chodziło o liczne pomniki Lenina, Dzierżyńskiego, może mniej liczne. To było coś, co było głównym przedmiotem agresji od jesieni 89 roku i to budziło oczywiście w Moskwie takie niezadowolenie i tego też tak bardzo bał się Mazowiecki. No Mazowiecki bał się do tego stopnia drażnić Moskwę na przełomie 89 i 90 roku, że chciał utrzymania cenzury Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Jak sam argumentował, jego głównym zadaniem będzie pilnowanie, żeby w polskiej prasie, w polskich mediach nie ukazywały się jakieś antyradzieckie ostre teksty. I rzeczywiście ja w jednej z moich książek, akurat nie w tej, ale jest taki tom dokumentów przede mnie przygotowany, Zmierzch dyktatury. I ja tam zamieszczam wykaz ingerencji cenzury z października 89 roku. Czyli co cenzura zdjęła już w pełnym okresie istnienia rządu Mazowieckiego w październiku 89. I to miażdżąca większość tych rzeczy, które zdjęto, to są różne antysowieckie żarty, różne wymierzone Związek Radzieckiego, zbrodnie, teksty. Dlaczego? No bo taka jest instrukcja dla cenzury. Tam już te wszystkie na polskich komunistach jakieś wyzwiska możecie puszczać, to nie ma problemu. Problemem jest tylko nie obrażać Związku Radzieckiego. Ale powtórzmy dlaczego, bo znowu brońmy troszkę tego Mazowieckiego. Oczywiście nie dlatego, że Mazowiecki kochał Moskwę i Sowiety, ale dlatego no właśnie ten problem niemiecki się pojawia, że dla niego kluczowym zagadnieniem był problem w polityce zagranicznej. Rozwiązanie problemu niemieckiego. On, zaraz do tego przejdę. On uważał, że to jest podstawa w ogóle całej polityki nowej Polski i nowej polityki europejskiej, że wszystkie kluczowe decyzje też to jakby w pewnym sensie odkładał do momentu, czyli kluczowe dotyczące na przykład relacji ze Związkiem Sowieckim, odkładał świadomie
do momentu rozwiązania tak zwanego problemu niemieckiego, bo uważał, że właśnie tą kartą sowiecką być może da się zagrać. I już do tego też przechodzimy, do tego formowania się tej też grupy najbliższej Tadeuszowi Mazowieckiemu osób, które tą sprawą się zajmuje. Ale jeszcze taką jedną rzecz, którą akurat w tej książce pan przywołał, bardzo ciekawą, to znaczy moment właśnie obecności Jaruzelskiego w Moskwie i pewnego rodzaju naciski, instrukcje, sugestie wobec ówczesnego szefa jeszcze Radiokomitetu Andrzeja Drawicza, żeby absolutnie nie używać terminu zbrodnia sowiecka, jeśli chodzi o Katyń, ekwiwalentnie stosować zbrodnia stalinowska, żeby nie drażnić Rosję. Tak, tylko że to jest listopad 89, to nie jest w związku z wizytą Jaruzelskiego wiosną. Tak. W listopadzie 89 Mazowiecki jedzie do Moskwy, no jest oczywiście potwornie zestresowany tą wizytą, no bo to będzie jego pierwsze spotkanie twarzą w twarz z Gorbaczowem i to ma jakoś na nowo ustawić relacje polsko-sowieckie. Tymczasem młodzież w Krakowie demonstruje pod pomnikiem Lenina w Nowej Hucie i właściwie próbuje go zniszczyć, ten pomnik jest pod palony, jest zdewastowany i Mazowiecki jest tym przerażony, no bo jak to, prawda? On tu ma z Gorbaczowem układać nowe relacje polsko-sowieckie, a tam zaraz mu Gorbaczow powie, niszczycie pomniki naszego Włodzimierza Ilicza. Jak to chcecie układać dobre relacje z nami, jak niszczycie? I w związku z tym Jaruzelski rzeczywiście jest tym przerażony i w związku z tym też zależy mu na tym, żeby w telewizji to, prawda, się od tego dystansowano. No i broń Boże właśnie używać pojęcia zbrodnia stalinowska, bo Gorbaczow już potępił stalinizm, już o stalinizmie w Związku Radzieckim się pisze bardzo źle i bardzo brutalnie. Natomiast no nie komunizm, no bo przecież Gorbaczow odnawia komunizm. No nie może być zbrodnia komunistyczna, tylko zbrodnia stalinowska. To jest to rozróżnienie, które jest oczywiście elementem gry, o której mówił pan doktor Rak i słusznie, a mianowicie Mazowiecki oczywiście nie kocha komunizmu, nie kocha Gorbaczowa, nie kocha Związku Sowieckiego, natomiast panicznie boi się, że to wszystko się za moment odwróci. I właśnie chcę powiedzieć to, o czym jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, bo to nie jest tylko problem Mazowieckiego, ale bardzo wielu ludzi z elity solidarnościowej tak naprawdę do drugiej połowy roku 91 jest przekonana, że to nie, wszystko się może odwrócić. Co się dzieje w drugiej połowie roku 91? W sierpniu dochodzi do puczu Janajewa. I to jest taki moment krytyczny, ja o tym w mojej książce piszę bardzo dużo, bo tam widać wyraźnie, jak inaczej się premier Bielecki zachowuje, a inaczej Lech Wałęsa. Wałęsa jest skłonny tak naprawdę się z tym Janajewem jakoś dogadywać, natomiast Bielecki jest skłonny raczej odwrotnie, nie dogadywać się z Janajewem, tylko walczyć o tą świeżo uzyskaną niezależność. I to się na szczęście ten spór nie rozwija, no bo pucz Janajewa upada, prawda? Ale parę miesięcy później, w grudniu 91, Związek Sowiecki przestaje istnieć. I to jest dopiero moment, w którym większość tej klasy solidarnościowej rozumie, że to już się nie odwróci, że tu już nie będzie żadnego kolejnego puczu, jakiegoś kolejnego Janajewa, że to po prostu przestało istnieć. Oczywiście zostaje Federacja Rosyjska jako główny spadkobierca, przejmuje armię, większość armii, broń nuklearną i tak dalej, ale to już jest nowy podmiot. I to jest ten moment, w którym tak naprawdę oni dopiero rozumieją, że to się dokonało. Że to się dokonało. I my możemy powiedzieć, no ślepi byli, nie widzieli tego, ale to ja powiem tak, może oni byli ślepi, ale ślepy był też prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush starszy, który potrafił przyjechać późnym latem 91 roku do Kijowa i przekonywać Ukraińców, żeby absolutnie nie ogłaszali niepodległości, tylko żeby się dogadywali z Gorbaczowem na temat nowego traktatu związkowego i szukali jakiegoś kompromisu i Związek Radziecki utrzymali. No to skoro George Bush i jego CIA i inne tajne służby nie mówiły mu, że Związek Radziecki już jest tak wewnętrznie spodzielony, że go się nie da uratować, no to czego można wymagać od naszej klasy politycznej, która miała podstawy, żeby przypuszczać, że z tym Związkiem Sowieckim jeszcze na dłużej zostaniemy. Tyle. No brońmy, no, tutaj jest ten argument, to pamiętajmy, jest rok 91. Nie jest tajemnicą, że władza Gorbaczowa słabnie, no bo Gorbaczow nie potrafi znaleźć odpowiedzi na konieczne procesy transformacyjne w Związku Sowieckim, to raz, a dwa,
w Polsce są nadal wojska sowieckie. Tak więc zrobienie z nami porządku, jakby komuś na Kremlu przyszło to do głowy, jest stosunkowo proste. Oczywiście to z punktu widzenia znowu systemu międzynarodowego byłoby bardzo skomplikowane. No ale tego, mając świadomość tej wiedzy, którą mamy w 91 roku, nie myślmy dzisiejszą wiedzą, no to te obawy w jakiejś mierze na pewno są usprawiedliwione. Dlaczego to Mieczysław Przon akurat konkretnie miał tworzyć te zręby nowych relacji z Niemcami? No dlatego, że Tadeusz Mazowiecki próbował budować tą politykę zagraniczną w oparciu o ludzi, których znał, szanował. Mieczysław Przon był redaktorem Tygodnika Powszechnego znanym Mazowieckiemu od kilku dekad, specjalistą od tematyki niemieckiej. No i ponieważ Mazowiecki musiał powołać kogoś na tak zwanego pełnomocnika do spraw kontaktów polsko-zachodnio-niemieckich w miejsce poprzedniego, którego powołał Rakowski, a który był takim komunistycznym aparatczykiem, no to wpadł jego wybór na Przona, ale tak naprawdę Przon tam istotnej roli nie odegrał, ponieważ okazało się, że Mazowieckiemu się fantastycznie współpracuje ze Skubiszewskim, a tematyka niemiecka była jednym z koników Skubiszewskiego i można powiedzieć, który miał jeszcze tą przewagę, że biegle mówił po niemiecku, zresztą nie tylko po niemiecku, a Mazowiecki nie mówił biegle ani po niemiecku, ani po angielsku, co było dość poważnym ograniczeniem w jego tych kontaktach dyplomatycznych, w których tych językach znakomicie mówił Skubiszewski, ale panowie rzeczywiście ze sobą współpracowali, aczkolwiek to nie jest tak, że nie było między nimi różnic. Ja pewne drobne różnice pokazuję w mojej książce. No na przykład stosunek do zjednoczenia Niemiec. A mianowicie Skubiszewski wprost po latach powiedział, że on był zwolennikiem zjednoczenia Niemiec, ale ma wątpliwości, czy Tadeusz Mazowiecki był zwolennikiem zjednoczenia Niemiec. I ja się jestem skłonny zgodzić ze Skubiszewskim, że Tadeusz Mazowiecki, gdyby mógł, to by zrobił to samo, co François Mitterrand czy Margaret Thatcher, którzy nie kryli, kiedy z nimi rozmawiał Mazowiecki, że im się to zjednoczenie Niemiec nie podoba. Najbardziej oczywiście zabawny był Mitterrand, który w pewnym momencie powiedział, no ale co my możemy zrobić, przecież nie zrzucimy bomby atomowej na Niemcy, żeby zapobiec zjednoczeniu. I dodał, no wielcy tego świata się już dogadali. Miał na myśli oczywiście Moskwę i Waszyngton. I my w Paryżu niewiele możemy zrobić. Oczywiście popieramy wasze postulaty, wystąpimy na konferencji, no ale nie oczekujcie od nas niczego więcej. Ale to też przypomnijmy, bo tak naprawdę tą realną, codzienną politykę robi MSZ, i w MSZ-cie nawet nie sam Skubiszewski, no tylko ci urzędnicy jeszcze ancien reżimu. I tutaj nie trzeba wspomnieć o roli, kluczowej roli urzędniczej, ale on prowadził de facto negocjacje. Jerzego Sułka, który był wtedy dyrektorem Departamentu Europa Zachód, jak ja pamiętam strukturę MSZ-u z owego czasu. To też nie było do końca tak, bo my mamy z tej perspektywy, jak patrzymy właśnie, to Przon, Tygodnik Powszechny, jeszcze gdzieś tam cofamy się do sprawy lat 60., do listu, a tak naprawdę no to jednak to państwo, no chyba już postkomunistyczne, tak można powiedzieć, tutaj była pewna ciągłość i rzeczywiście, ja pracowałem w latach 90. w MSZ-cie i co by nie mówić o kadrach MSZ-owskich, to ci komunistyczni, czy byśmy potem jeszcze trzeba by nazwać ich postkomunistyczni urzędnicy, naprawdę byli w miarę przyzwoitymi fachowcami od Niemiec. W innych kierunkach nie sądzę, żeby byli, ale tam ten wydział niemiecki, czy może tak, te kompetencje niemieckie komunistycznego i postkomunistycznego MSZ-u były najlepsze w porównaniu z innymi kompetencjami. Zgadza się, bo w Łopie też kierunki kierowali ludzie z odcinka niemieckiego, myśli Libera czy Jasika. Bo też wskażmy, że tam było kilku też na tych kluczowych miejscach i pan Przon byli tajnymi współpracownikami. Tak więc ta ciągłość jest bardzo interesująca, to trzeba byłoby naprawdę, ja bym chętnie to zbadał, bo to nie jest tak właśnie, że przychodzi nowa ekipa i robi wszystkie rzeczy nowe. To, co mówił profesor, no właśnie, początek roku 90. widzimy, że na przykład
polski wywiad już idzie pod skrzydełka amerykańskie. To pokazuje, jaką rolę my odgrywaliśmy. Ja wracam do tego, co mówiłem na początku. To nie jest tak, że my tutaj czynami bohaterskimi. Tu wiele rzeczy zrobiono za nas i pewnymi zakulisowymi manewrami, chociażby przejmując pewną część aparatu państwa komunistycznego, Zachód mógł sterować. Kwestie gospodarcze też tutaj wchodzą, ale to jest już na inną dyskusję. Tak, zasłuchałem się, panie doktorze. Z tych kwestii jeszcze dotyczących Niemiec, nam się utrwali... Na pewno musimy o nieszczęsnej sprawie reparacji, która wraca, powiedzieć tak zwanych odszkodowań, tak, bo to jest... Mówiliśmy trochę ważne. O granicach, to przejdźmy do... Bo to jest ważne. Dlaczego mieliśmy tak ogromne kłopoty z reparacjami i odszkodowaniami? Odpowiedź, znowu wracamy. No bo mocarstwa, a przede wszystkim Stany Zjednoczone, nas w tej kwestii nie poparły. Gdyby wtedy nas poparto, no to by to wyglądało inaczej. Te reparacje Niemcy by nam wypłaciły. No można sobie pomyśleć, tak, że w roku 1990 mógł premier Mazowiecki na agendzie, na numer jeden, postawić traktat pokojowy i kwestia uregulowania skutków II wojny światowej. To inaczej. Dlaczego tak się nie stało? Niestety, bez poparcia amerykańskiego to było niemożliwe, a nie mieliśmy poparcia amerykańskiego. Dobry wujek też ma swoje interesy i dobry wujek amerykański uznał, że... No właśnie, to jest ten przykład, dlaczego Amerykanie bardziej kochali i kochają Niemców, aniżeli Polaków. Tak, tylko dodajmy, żeby ten obraz był pełny, że gdyby premier Mazowiecki wystąpił z takim żądaniem, to miałby po pierwsze ogromny problem ze zgromadzeniem miliarda dolarów na tak zwany fundusz stabilizacyjny umożliwiający operację antyinflacyjną, na które wprawdzie zrzuciło się ponad 20 państw na świecie na ten miliard, ale głównie zrzucili się Niemcy i Amerykanie. I zaraz potem byłby jeszcze większy problem z uzyskaniem wsparcia Amerykanów dla polskich zabiegów o redukcję zadłużenia zagranicznego, co zaczął rząd Mazowieckiego negocjować, a sfinalizował rząd Bieleckiego. I myśmy wtedy z tak zwanym klubem paryskim, który skupiał głównych wierzycieli Polski, uzyskali tego post-PRL-owskiego zadłużenia liczonego w miliardach dolarów, redukcję o 50%. I to był absolutnie wtedy rekord, ponieważ wszyscy poprzedni, inne zbankrutowane kraje dochodziły do 33%, czyli do 1/3. Nikomu się nie udało więcej, myśmy byli pierwsi, którym się udało. Ale dlaczego? Bo się z to zaangażował nie byle kto, tylko sekretarz skarbu David Malford amerykański i on po prostu tam wydzwaniał najdłużej, młotkował Japończyków, bo Japończycy najbardziej się nie chcieli zgodzić na redukcję, mówią, że długi to jest niehonorowo nie oddawać. No ale w końcu Amerykanie przycisnęli Japończyków i zredukowano nam. To jest, gdybyśmy powiedzieli do Amerykanów i Niemców, a my tego wszystkiego nie chcemy, dawajcie miliardy za reparacje, no to powiedzieliby czułko na czole, walczcie sobie, czekajcie sobie na swoje reparacje. No właśnie, bo powiedzmy jeszcze, podkreślmy to, o czym mówi profesor, bo to pokazuje jakby tą, jak mały margines negocjacyjny w rozmowach z Zachodem, z innymi państwami mieliśmy. To jest ten dług, no to jest taka sytuacja, bo o tym się zapomina, bo tak nie zawsze zwracamy uwagę na sprawy gospodarcze, a być może dług wyjaśnia najlepiej pozycję Polski negocjacyjną. A ona była taka, że ten dług to był taka, staliśmy na krzesełku, już pętlę tutaj mieliśmy na szyi i negocjowaliśmy. No i mniej więcej to tak wyglądało. My byliśmy naprawdę zadłużonym, słabym państwem i stąd też trudno mieć pretensje jakieś wielkie do tego, że politycy nie byli w stanie wiele zrobić. No, jak mówił Piłsudski, od siły instrumentu trzeba mierzyć politykę siłą instrumentu. Dokładnie, ale dodajmy, że to nie jest tak, że w ogóle tej sprawy nie podnoszono, bo wprawdzie nie premier Mazowiecki, ale premier Bielecki wiosną 91 roku w rozmowie z kanclerzem Kohlem podniósł sprawę, tyle że nie używał pojęcia reparacji, tylko odszkodowań dla polskich pracowników przymusowych. Mówią, że są w Polsce miliony takich ludzi, którym się należy rekompensata. Na co
co Kohl mu powiedział brutalną szczerością: panie premierze, w Niemczech, w III Rzeszy pracowali robotnicy przymusowi z 20 kilku krajów. Gdybyśmy komukolwiek wypłacili odszkodowania, to gospodarka niemiecka tego nie wytrzyma. Natomiast nie ma mowy o żadnych odszkodowaniach, natomiast w geście dobrej woli proponuje 500 milionów marek dla Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie i ona będzie wypłacać, prawda, z tych 500 milionów tym najbardziej potrzebującym. Na co Bielecki oczywiście mógł powiedzieć, no to jest jałmużna, ja tego nie przyjmuję. Tylko że taka dyskusja, Bielecki tego nie powiedział. Bielecki powiedział: okej, ja to biorę. Po czym się taka dyskusja odbyła w polskim Sejmie, gdzie była potężna awantura, ponieważ pewni posłowie mówili, że to jest jałmużna. My tego nie powinniśmy przyjąć. Na co szef Urzędu Rady Ministrów w rządzie Bieleckiego, pan Żabiński, powiedział tak: oczywiście, możemy tego nie przyjąć, Wysoki Sejm może nie ratyfikować tego, ale tak, po pierwsze, jeśli tego nie weźmiemy, to miną lata, zanim dostaniemy jakieś wyższe kwoty, o ile w ogóle, i ile osób umrze, które dziś mogą dostać jakąś część tych pieniędzy, a za ileś lat mogą już ich nie być. Będą ich spadkobiercy, ale ich już nie będzie. To po pierwsze. Po drugie, czego już nie mówił tak wprost, ale Kohl zagrał bardzo mądrze, a mianowicie ta kwestia jakby była, to był element negocjacji przed traktatem, który podpisano o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy w 91. Kohl mówił tak: my ten traktat podpiszemy i ratyfikujemy, ale łącznie z tym traktatem granicznym z roku 90, który już był podpisany. Jak nie będzie tego traktatu z 91 podpisanego, to nie ratyfikujemy szybko tego traktatu granicznego. Czyli grał też na obawach Polaków co do granic, ale to był kij, ale była też marchewka. A mianowicie Kohl mówił tak: no nie damy wam tych odszkodowań, ale wam bardzo zależy podobno na członkostwie w Unii Europejskiej. To wpiszemy do tego traktatu, że Niemcy zobowiązują się aktywnie popierać starania Polski o członkostwo we wspólnotach europejskich. I to była ta marchewka. Był kij i był marchewka i tak Kohl nas po prostu wykorzystał przewagę. No nie ma co kryć. On wykorzystał przewagę, którą Niemcy Zjednoczone miały nad Polską i narzucił nam także w tym traktacie asymetryczne rozwiązanie związane z mniejszością narodową, wszystko co do dziś wraca. No ale tak jak pan doktor Rack powiedział, to nie była sytuacja, w której my mieliśmy duże pole manewru. To znaczy myśmy musieli zrezygnować z pewnych żądań po to, żeby osiągnąć cel znacznie ważniejszy, czyli ustabilizować relacje z Niemcami. Tam gdzieś jeszcze w tle była kwestia na przykład zniesienia wiz dla Polaków. To była jeszcze epoka, kiedy Polacy, żeby pojechać do Niemiec Zachodnich, potrzebowali wiz. Więc Kohl mówił: ale wiecie dobrze, że to jest strefa Schengen, bo ona już istniała. Jak się dogadacie z nami, to my przekonamy inne kraje Schengen i będziecie jeździć do Beneluxu bez wiz, do Francji. Więc tam było ileś takich marchewek mniejszych. No i Polska, i moim zdaniem słusznie, skorzystała z tej oferty, co nie znaczy, że to było wszystko ładnie. Ja dlatego ten podrozdział nazwałem słodko-gorzki traktat z Niemcami, bo tam było trochę słodyczy, a było też dużo goryczy. A co jest w tej sferze goryczy? Znaczy to, co ja jakoś wnioskuję czy zauważam, to jest przede wszystkim nieuregulowanie spraw mniejszości polskiej w Niemczech, a w drugą stronę my spełniliśmy w zasadzie wszystkie warunki, jakie Niemcy chcieli, łącznie z gwarantowanymi miejscami w parlamencie. Jak panowie to oceniacie? No tu powiedzmy tak, bo w traktacie ta niesymetryczność nie polega na niesymetryczności zobowiązań obydwu stron, bo one są symetryczne. Ta niesymetryczność polega na przyznaniu mniejszości niemieckiej w Polsce statusu mniejszości narodowej, natomiast w Niemczech nie mówi się o polskiej mniejszości narodowej, ale o grupie polskiej, polskiej grupie narodowościowej żyjącej w Niemczech. Niemcy tłumaczyły to, że i tłumaczą nadal, że nie mogą nie uznają polskiej mniejszości narodowej, bo to nie jest grupa zasiedziała, to powiem tak skrótowo, grupa zasiedziała historycznie. Ja nawet chyba, o ile wiem, dzisiaj chyba nawet kwestia statusu nie stoi na agendzie stosunków dwustronnych. O wiele ważniejsze jest to, że rzeczywiście z tych symetrycznych zobowiązań Polacy się wywiązują, natomiast strona niemiecka ma bardzo duże problemy z tym związane i przede wszystkim chodzi tutaj o naukę języka polskiego. Zwracam uwagę, że to nawet już z naszej perspektywy dzisiaj to nawet nie chodzi o to, żeby
ludzie, którzy są Polacy, Polacy zamieszkali od lat czy na stałe w Niemczech, ale dla nas jest ważne to, żeby chociażby ta ogromna emigracja, to są setki tysiące ludzi, którzy przenieśli się tam do Niemiec ze swoimi rodzinami, żeby na przykład polskie dzieci mogły się uczyć bez przeszkód żadnych polskiego, chociażby po to, żeby wrócić. No mamy problemy demograficzne, to jest dla nas ważne, a Niemcy są ważnym krajem, w którym Polacy emigrują. I to wiem, to niestety jest, to jest na agendzie stosunków polsko-niemieckich po dziś dzień. No i MSZ, dla MSZ-u jest to jeden z najważniejszych problemów, które stara się MSZ rozwiązać. No i czekamy na jakiś gest ze strony Polski, bo rzeczywiście ta niesymetryczność w wykonywaniu tych obowiązków no jest no, nieładna, powiem tak. No, strona niemiecka powinna to moim zdaniem szybciej załatwić, bo jest to niepotrzebne. To nie są duże pieniądze. Strona niemiecka tłumaczy się, że tam jest struktura landowa, no ale prawo wewnętrzne Niemiec, a to są kwestie prawa wewnętrznego, zgodnie z prawem traktatów, nie może być powodem do niewykonywania zobowiązań traktatowych. Znaczy, ja powiem tak, w relacjach polsko-niemieckich jest szereg problemów. One mają i historyczny, i współczesny charakter, ale chcę też powiedzieć, że całkiem niedawno w tych dniach Bundestag wyraźną większością głosów przyjął uchwałę przewidującą zbudowanie w centrum Berlina, w jakimś bardzo eksponowanym miejscu, pomnika polskich ofiar II wojny światowej. Więc miejsce pamięci. Dobrze, ale to będzie de facto pomnik, jak rozumiem. Więc ja bym chciał dożyć czasów, kiedy rosyjska Duma podejmie podobną uchwałę. I to daje wszystkim do myślenia, którzy mają bardzo dużo pretensji do Niemców za to, że się nie rozliczyli z różnych rzeczy związanych z II wojną światową. Wiadomo, wszystkiego się nie rozliczyli, ale miejmy to zawsze w tle. To, co jest w relacjach polsko-niemieckich z tym, co jest w relacjach polsko-rosyjskich, bo to nam daje pewien punkt odniesienia, ile udało nam się osiągnąć jednak w relacjach z Niemcami w stosunku do tego, czego nam się w ogóle nawet nie udało zacząć w relacjach z Rosją i pewnie szybko nam się nie udało. No ale pamiętajmy o tym, że jesteśmy jednak razem i to jest ta sytuacja wyjątkowa i to jest ten wyjątkowy efekt tej dla nas bardzo najistotniejszy z punktu widzenia przekształcenia struktury międzynarodowej, że razem z Niemcami jesteśmy partnerem i sojusznikiem Niemiec, prawda? To historycznie, biorąc pod uwagę historię ostatnich stu kilkudziesięciu lat, no jest to naprawdę ewenement i my, wydaje się, też często o tym zapominamy. Ostatnią kwestię, którą chciałbym poruszyć, to jest kwestia związana z faktem i okolicznościami wyjścia wojsk radzieckich z Polski. To już wcześniej się ta tematyka pojawiała, próba szachowania Niemców tymi wojskami stacjonującymi w Polsce. Komu i w jakich okolicznościach udało się tą sprawę sfinalizować, panie profesorze? Tutaj oczywiście, tak jak już mówiłem, kluczową rolę odegrał rząd Bieleckiego, dlatego że Bielecki słusznie uznał, że trzeba jakoś pogrozić Rosjanom i ta blokada tranzytu, o której wspominałem, była takim decydującym momentem, pierwszym decydującym momentem, po którym Rosjanie, kiedy się zorientowali, że nie da się tego tranzytu przez Czechosłowację zrobić, Niemcy naciskali, żeby rzeczywiście ten tranzyt się dokonywał. Rosjanie zaczęli już poważniej rozmawiać o jakichś konkretnych terminach, no ale był jeszcze drugi i to był już decydujący moment, to był oczywiście upadek Puczu Janajewa, dlatego że po Puczu Janajewa Związek Radziecki się de facto rozpada i ta generalicja, która była tu głównym oczywiście partnerem w rozmowach, generalicja sowiecka, myśli już kategoriami Federacji Rosyjskiej, uratowania się w tym nowym układzie już w ramach Rosji, a nie w ramach Związku Sowieckiego. Zdaje sobie sprawę, że po prostu te rubieże dawne, poza dawnymi granicami Związku Sowieckiego są już nie do obrony, trzeba sobie odpuścić. I tu się zaczyna rzeczywiście, zaczynają się ustępstwa i w październiku 91 zostaje parafowane to porozumienie, że oddziały bojowe się wycofają do końca 92, a wszystkie pozostałe do roku 93. No i tu szalenie ważna jest też kwestia finansowa.
A mianowicie Rosjanie oczywiście zgodnie z tym, do czego ich przyzwyczaili Niemcy, zaczęli w trakcie tych negocjacji mówić, no ale słuchajcie, my zostawiamy mienie olbrzymiej wartości, budynki, całą infrastrukturę, lotniska, no to trzeba za to zapłacić. Poza tym my musimy gdzieś tych, to był główny argument w rozmowach z Niemcami, no przecież te tysiące żołnierzy z rodzinami muszą gdzieś mieszkać, całe Bornesulinowo, to były tysiące ludzi, prawda, część Legnicy. No gdzie oni wszyscy się zmieszczą? Dawajcie miliony dolarów, czy tam, jak możecie być w markach, nieważne, była twarda waluta. Złotówek i rubli nie chcemy, tak? Na co strona polska mówiła, no ale zaraz, zaraz, jak to, a zniszczenia, prawda, ekologiczne, a przepraszam bardzo, branie za pół darmo prądu elektrycznego i żywności i tak dalej przez lata, że to są ogromne koszty. No i na szczęście udało się przyjąć tak zwaną opcję zerową. Nikt nikomu nie jest nic winien. A inaczej, no mówię, gdyby Rosjanie się uparli, musielibyśmy zapłacić całkiem pokaźne kwoty, no bo skoro Kohl zapłacił miliardy, to byśmy musieli zapłacić miliony, żeby się pozbyć tego, tych gości, których nie zapraszaliśmy. Prawda? Więc to było szalenie ważne i to się udało, przyjęcie tej opcji zerowej było też ogromnym sukcesem, ale niewątpliwie nie udałoby się tego zrobić bez załamania systemu sowieckiego, którego takim przełomowym momentem był jednak pucz Janajewa, jego upadek. To niewątpliwie był ten moment. No później oczywiście był jeszcze spór rządu Olszewskiego z prezydentem Wałęsą o te słynne bazy, czy o te spółki w bazach rosyjskich, ale to było już pokłosie, moim zdaniem, sporu wewnątrz polskiej klasy politycznej. W mojej książce ja to tłumaczę tak, że to nie jest tak, że było jakieś lobby rosyjskie w Polsce, tylko było lobby w Urzędzie Ochrony Państwa, które sobie wymyśliło, że skoro ci Rosjanie będą i tak szpiegowali w Polsce i będą do tego szpiegowania wykorzystywać, no między innymi, bo to jest jedno z podstawowych narzędzi, spółki, prawda, to lepiej, żeby te spółki były w jednym miejscu, czyli w tych bazach, będziemy tam łatwiej je inwigilować, niż jak one się rozpełzną po całym kraju, gdzie będą sobie mogli w dowolnym miejscu zakładać. Było to dość, moim zdaniem, naiwne myślenie i nie brało w ogóle pod uwagę tego wymiaru, powiedziałbym, no takiego symbolicznego. Ale stąd się wzięto, wymyślono tą koncepcję, przekonano pewną grupę ludzi w MSZ-cie i oni to zrealizowali. Po czym ocknął się premier Olszewski i jego zaplecze, że to jest absolutny skandal i tego nie można zrobić. No i doszło do tego konfliktu, który się nałożył na szereg innych konfliktów. To jest sprawa zdemonizowana, moim zdaniem, później przez lata zmitologizowana, a w rzeczywistości, moim zdaniem, taka była realna przyczyna. Spór jakby o to, jak sobie z tymi Rosjanami radzić między dwoma, powiedziałbym, skrzydłami w polskim aparacie rządowym. Bardzo dziękuję panom za rozmowę. Oczywiście są jeszcze dwie kwestie, które są szalenie interesujące i myślę, że w przyszłym roku będziemy mogli do tego wrócić, znaczy kwestie gry z Ameryką i faktu, o którym wspominał Leszek Miller, zdaje się, w książce, w rozmowie z Robertem Krasowskim, kiedy mówi, że Amerykanie stawiali na niego, ponieważ rząd premiera Millera i prezydentura Aleksandra Kwaśniewskiego gwarantowały dla Amerykanów tutaj spokój w kraju i w regionie. I dlatego chętnie Amerykanie jak gdyby postawili, że to za czasów Leszka Millera wchodziliśmy do NATO, załatwienie sprawy Kuklińskiego. Więc politykę amerykańską, jak i politykę wschodnią, która też jest szalenie ciekawa, tutaj pan bardzo ciekawie opisał reakcję Krzysztofa Skubiszewskiego na wizytę przedstawicieli już tej wolnej Litwy, niezwiązkowej w Polsce i odesłanie ich jak gdyby do załatwienia najpierw stosunków bilateralnych między Wilnem a Moskwą, do polityki wschodniej też wrócimy. Zresztą pan doktor Rak uważa, że to jest jedyna polityka międzynarodowa w Polsce możliwa. To prawda, panie doktorze? Jaka jedyna? Możliwa i skuteczna. No, która raczej jest obecnie? Nie, którą powinniśmy realizować. Nie, powiem, że nie rozumiem pytania. Dobrze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, że Państwo byli z nami w taki specyficzny sposób za pomocą łącz internetowych, ale cieszę się, że mogliśmy rozmawiać. Był z nami pan profesor Antoni Dudek, autor między innymi książki, która była pretekstem naszego dzisiejszego spotkania, Od Mazowieckiego do Suchockiej, pierwsze rządy wolnej Polski, oraz pan doktor Krzysztof Rak, publicysta, także pisarz. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.